Oblig. W tym zadaniu będziemy korzystali z definicji logarytmu. Przypomnę tę definicję. Logarytm przy podstawie z jakiejś liczby a z b równa się c wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi c tej daje nam b. Czyli na przykład logarytm o podstawie 2 z liczby 8 będzie się równało, no właśnie ile? 2 do jakiej potęgi daje nam 8? 2 do potęgi trzeciej. Inny przykład, logarytm o podstawie 3 z 81, i to będzie niewiadoma nasza, niech to będzie x, czyli zapiszemy sobie 3 do potęgi x, daje nam 81. Na 81 powinniśmy kojarzyć, że to jest 3 do potęgi czwartej, czyli wtedy x jest liczbą 4. Takie tutaj będziemy wykorzystywali własności logarytmu. To jest podstawa logarytmu, to jest liczba logarytmowana, a to jest wynik logarytmu albo po prostu logarytm. I lecimy pod punkt A. 3 do jakiej potęgi będzie dawało nam 243? Czyli zapiszmy pod punkcie A. 3 do jakiejś potęgi x ma dać nam 243. A 243, jakbyśmy posprawdzali na kalkulatorze, to będzie 3 do potęgi piątej. Zatem x jest liczbą 5. Podpunkt B. 1 druga do jakiej potęgi, aby dało nam 32? Czyli piszemy sobie 1 druga do jakiejś potęgi x, to niech będzie x, aby otrzymać 32. A 32 to jest 2 do piątej. Teraz 1 druga, 1 druga to jest 2 do minus pierwszej. I do potęgi x to się równa 2 do piątej. Przemnażamy, czyli 2 do minus x to się równa 2 do potęgi piątej. Czyli minus x to jest 5. Mnożymy przez minus 1, czyli x to jest minus 5. Pod punkcie B mamy minus 5. Pod punkcie C, jeżeli nie ma podstawy logarytmu, to znaczy, że jest tutaj 10. Czyli mamy logarytm przy podstawie 10 z 10 tysięcy, z 1000. Niech to będzie x, czyli zapiszmy. 10 do potęgi x daje nam 1000. A 1000 to jest 10 do potęgi, tyle ile mamy zer, czyli do potęgi trzeciej. Zatem x musi być liczbą 3. Podpunkt D. Mamy logarytm przy podstawie 2 trzecie z 81 szesnastych. To jest jakieś x, czyli 2 trzecie do potęgi x daje 81 szesnastych. Zapiszmy, 2 trzecie do potęgi x równa się 81 szesnastych. Ale 81 szesnastych to jest 3 do czwartej podzielić przez 2 do czwartej. Czyli 3 drugie do czwartej, a my tutaj mamy 2 trzecie. No to odwróćmy sobie tę liczbę, czyli mamy 2 trzecie do potęgi minus czwartej, czyli 2 trzecie do x równa się 2 trzecie do potęgi minus czwartej, czyli nasz x to jest minus 4. Podpunkt E. 2 do jakiej potęgi, aby otrzymać 1024? Czyli zapiszmy 2 do jakiejś potęgi x równa się 1024. A 1024 to jest 2 do dziesiątej, czyli 1 przez 2 do dziesiątej. A odwrotność liczby otrzymujemy poprzez zastosowanie ujemnego znaku wykładniku, czyli 1 przez 2 do dziesiątej to jest 2 do potęgi minus dziesiątej. Czyli 2 do potęgi x to jest 2 do potęgi minus dziesiątej, czyli x to jest minus 10. Podpunkt F. Mamy 1 szósta. Do jakiej potęgi daje nam 216? Zapiszmy 1 szóstą do jakiejś potęgi x, aby otrzymać 216. 216 to jest 6 do potęgi trzeciej. Zatem 1 szósta do potęgi x daje nam 6 do potęgi trzeciej. A żeby z 1 szóstej zrobić szóstkę, albo z szóstki zrobić jedną szóstą, trzeba zastosować ujemny znak wykładniku, czyli możemy zapisać, że to jest zamiast 6 do trzeciej, 1 szósta
do minus trzeciej. Wówczas x równa się liczbie minus 3. Mamy podpunkt f, podpunkt, teraz poproszę g. Mamy 5 do jakiej potęgi, aby otrzymać 625, czyli logarytm przy podstawie 5 z 625, niech to będzie x. I piszemy wówczas 5 do potęgi x to jest 625, czyli 5 do potęgi czwartej. Zatem nasz x jest równy wykładnikowi przy piątce, czyli czwórce. Czyli pod punkcie g mamy odpowiedź 4. Podpunkt h. Logarytm przy podstawie 1 piątej z jedynki, niech to będzie jakaś niewiadoma x. Piszemy 1 piąta do potęgi x daje nam wynik 1. A zauważ, że 1 to jest inaczej 1 piąta do potęgi zerowej. Mamy wspólne podstawy, przerównujemy wykładniki, czyli nasz x musi się równać 0. I to jest koniec zadania.